punkt oporu do Łęgi i jeden ze schronów z linii Mołotowa. Szukałem więcej schronów, niestety nie udało mi się znaleźć, ale jest chociaż jeden. Także rozpoczynam. Jak zwykle jest ogromny nieporządek. Miejscowa ludność wrzuciła tutaj jakieś śmieci, także dziękuję za szacunek dla tego miejsca. Nie wiem, co kieruje ludźmi, żeby tak się zachowywać. Duży schron, ładny. I spróbuję wejść z tyłu tego schronu. Oczywiście ogólny nieporządek, jak zwykle. Jeżeli uda mi się wejść, to spróbuję wejść. Widocznie tutaj ktoś podpalił śmieci, bo wszystko jest oczadzone tutaj. Tak, tutaj był jakiś pożar. Wszystko tutaj się paliło. Jestem ciekawy tylko, czy jest tutaj studnia, żebym tylko nie wpadł do studni. I idziemy do przodu. Nie jest to taki mały schron. Dobrze, teraz. Okej, jestem tutaj i tu jest większe pomieszczenie. Ale tutaj normalnie się paliło coś. Ale śmieci, to jest straszne. Brak słów. Ktoś narzucał drzewa tutaj. Ale tak jak zobaczyłem, to nie byłem w całym schronie, ponieważ on jest duży, a ja nie byłem w całym schronie. To mnie właśnie zaciekawiło. Czyli z drugiej strony, nawet w bunkrze musiało być jakieś przejście, do którego nie udało mi się dostać.
No dobrze, ale co znajduje się tutaj? Bo tu jest, tu wychodzi na to, że tutaj jest jakaś komora. Ale nie wiem dlaczego to jest tak. Chyba, że to jest tylko taka gruba ściana. Schron z linii Mołotowa do Łęgi Kolonia. I spróbuję wejść z drugiej strony. I stoimy w schronie. Tylko czy uda mi się wejść do niego? Obszedłem dookoła schron i nie widzę wejścia. To jest ciekawe. Nie ma, dobra. Będę musiał chyba wejść wysadzoną strzelnicą. Nie ma innego wejścia. No nie ma, nie ma. Trochę gimnastyki będzie, ale powinienem wejść. I w porządku, prawie jestem w środku, zaraz wejdziemy, zobaczymy, co tu się dzieje. Myślisz, że jak tak skoczę? Tylko... Jesteś? Jesteś, dobra, wchodzimy. Okej, jest. Idziemy. Pewno komarów. O, oczywiście jest studnia. Drugi poziom. Parze nie wpadnie. Okej, tu mamy jedno pomieszczenie. Tutaj mamy zejście do dołu. Aha, czyli już wiem, gdzie jesteśmy. Czyli możemy zejść w dół. W porządku. I pójdziemy, tu jest, tu ma być 70 metrów. A jak tu zejdziesz? Normalnie. Masz, filmuj mnie. Ja będę schodził. Ale to pauzę mam wyłączyć? Nie. Jak się nagrywa? Nagrywamy. Okej, okay, będziemy wchodzić powoli. O, jest ciekawie. I tu ma być tunel 70-metrowy. Daj, chodź. Daj. Okej, okay, chodź. A jak ja tu zejdę? Normalnie. Chodź. I tu widzimy tutaj te podziemne przejście. Ja się boję. No gdzie? Tyłem. Musisz, wiesz co, daj latarkę, bo ona ci nie jest potrzebna do niczego. Daj, poczekaj, ja zapauzuję chwilę. No i dobra. No i dobra, filmujemy dalej, lecimy. I tu mamy właśnie taką poternę. Dlatego tutaj przyjechaliśmy. Piękny tunel. Coś wspaniałego, naprawdę. Architektonicznie to jest naprawdę, mówię, wspaniała rzecz. Tu widzimy elementy metalowe, żelbetowe. Czuję się normalnie jak na fortach w Łomży. I nad nami jest las. Wspaniale, spójrzmy. To jest tył. I lecimy dalej.
Widzimy tu jeszcze oryginalne drewniane elementy szalunku. Widzimy jakoś, nie wiem, zawał jakiś ziemny. Być może. I idziemy z jednego schronu do drugiego schronu. Wspaniale. Okay. I widzimy wyjście przy drugim schronie. Uwaga, trochę komarów jest tutaj. O! I jesteśmy przy innym schronie. Chwila pauzy. I jesteśmy tutaj przy tym drugim schronie. I oczywiście wchodzimy do środka. Wspaniała rzecz architektoniczna. Okej. Wspaniały schron. Czyżby czerpnia powietrza? Okej. Masz to dla ciebie. Tutaj widzimy, przypominam o zaglądaniu na podłogę. I już tutaj widzimy, też jest jakieś zejście. Pokuszę się, może za chwilę zejdę. Aha, tu jest też coś. Jakaś komora. Tu widzimy jakieś wersalki, ale to jest chyba tylko tak dla, aby było. Tam mamy niższy poziom. To jest też duży schron, bardzo ciekawy schron. I tu prawdopodobnie była armata. I tu widzimy jeszcze rosyjskie litery. Tu widzimy poziom niżej. Ładny schron. Tak? No i dobra, wróciłem do schronu. Zobaczymy, może uda mi się zejść na niższy poziom. O, tu jeszcze nie byłem. Aha. No, tu jest całkiem czysto. Chyba nie do końca dobudowany jest, wybudowany jest ten schron. Dobra, może ja i wejdę, ale czy ja później wyjdę z tą... To mnie zastanawia. O, jakie zasieki w środku. Jeszcze tam jest niższy poziom. To ciekawe. Dobra, próbowałem wejść, ale nic z tego. Te szczebelki są tylko dwa, jest ich za mało. Być może uda mi się sfilmować, co tu się znajduje. Tam są jakieś poziomy właśnie, ale... Mówię, nie mam drabiny, to jest ciężko. Co jest? Kurde, przestał kurwa filmować? O co kurwa chodzi? Musiałem coś włączyć. Przepraszam. Są jakieś pomieszczenia.
Jest tak, zeszliśmy tutaj poziom niżej, udało nam się zejść. Tu widzimy jakieś druty, nie wiem, może to jeszcze są zwojne druty. Zobaczymy, co tu słychać na dole. O, tu jest jakieś takie pomieszczenie. Tysiące komarów. Tu mamy wejście do góry. I sobie chodzimy. Tam jest jeszcze wyjście. Tu jest, tak, jesteśmy tutaj. Dobra. I idziemy. O, trzeba uważać, tu jest duży cegieł. I tu jest takie jakieś niezobowiązujące wejście. Dużo kości zwierząt. Okej. Dobra. Drut kurczasty. No. Być może było wyjście ewakuacyjne, bo to ono jest takie... jakieś takie w miarę cienkie było. Ta ściana nie było chyba... Być może, nie wiem. Tu coś było. Jakiś szalunek. I jeszcze jest niżej wejście. No to jest ciekawe. Tutaj jeszcze... Nie podżyć spodni. Okej. Kurwa. I widzimy, tutaj jest jeszcze woda, stoi niżej. O, głęboko wsadziłem kij. Chociaż kisie, no ale wody jest. Ja myślę, że wody jest tak na... Nie no, tak jak tutaj jest ten... Weź mi przytrzymaj. Zobaczymy, ile tu jest wody. Puść, zobaczymy, czekaj. Ach, on się w sumie zagina, ten kij. Nie, może pół metra na pewno nie ma. Ale tu jest studnia, dobra. Aha, o kurwa, pięknie. No studnia to też ma z 10 metrów. I tu jest jakieś pomieszczenie. Widzimy tutaj liczbę 56. Tu 58. 58, to jest, widać elementy ponumerowane. Ale tu jest studnia, no ładnie. Ciekawa eksploracja. No, ciekawe, czy to są oryginalne zasieki z lat 40. Niedobre, spodnie naruszyły. Dobra. No to dobra, no to wychodzimy na powierzchnię. Co? No tam byliśmy. Ja tam byłem. No i dobrze, wyszliśmy. Uważaj. I szukamy kolejnych jeszcze dwóch schronów. Nie jest źle. No i znaleźliśmy trzeci schron. Okej.
jest poziom też niżej. No dobrze, to jest trzeci schron. Dobrze, myślałem, że się pomyliłem, ale nie. No i dobra. Tu widzimy wysadzoną w powietrze strzelnicę. Nawet i dwie strzelnice wysadzone. No, słyszę jakieś zwierzę. Dobra, jest poziom niżej, ale ja nie mam drabinki, także mogę obejść się smakiem. Tak. Filmuje się, eksploratorka weszła do środka i zrobi film. Chcesz jeszcze tę latarkę moją? Nie. Pamiętaj, nie patrz tak, nie patrz przez ekran, tylko patrz przed siebie, bo wpadniesz. I świeć sobie, świeć. Nie ma. Pauzę robisz. Eksploratorka wyszła. Dziękujemy jej i możemy ruszyć dalej.
Co, nie to? No możemy tędy wyjść. Damy radę, czy pójdziemy wyjściem? Nie mogę. Tą dziurą? Aj. Dobra, ja mogę i tędy wyjść. Te spodnie to są takie, że one są do niczego dochodzenia tutaj. O kurde. Dobra. I tu widzimy wyschał strzelnicę wysadzoną. Jedna strona i z drugiej strony. I ogólny widok. Dobra, to teraz udamy się do czwartego schronu. I tutaj eksploratorka znalazła czwarty schron. Brawo dla niej i szukamy wejścia. Jak to się przedstawia? Tak, widzimy wysadzone strzelnice. Wiesz co, ja będę strzelnicą wchodził. To nie ma co. Włączę tylko światło. Okej. I wbijam się. Ślepe pomieszczenie. Być może na amunicję. Dobrze. Tak. Kasia, jest drabinka. Będzie można zejść. Zobacz. Porządku. To już wiemy. Tylko ja zobaczę, co tutaj jest. Aha. Dobra. Kolejna strzelnica. I za chwilę spróbujemy zejść na dół. Dobra, to tu za chwilę zejdziemy. Zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. Jeszcze sfilmuję schron z tej strony. Okej. Dobra, cofam się i już schodzę. I już schodzę niżej. Włożam się. Ok, zeszliśmy tutaj na dół i chodzimy, patrzymy, co tu jest. A, tu jest też jakieś pomieszczenie, w porządku. Tu jest woda. Jest jakiś też, miało być może wyjście ewakuacyjne. Tu jest ślepe pomieszczenie takie. Dobra. Tu jest studnia. Sucha studnia, ale jakby człowiek wpadł, to... Dobra. No tu
tutaj jest tak z około 3 metrów, 2,5-3 metry wysokości. Tu jest woda. Tu jest też jakieś pomieszczenie ciekawe. Tu pewnie był jakiś wyciąg. Oczywiście kości zwierząt. Wiadomo, zwierzę wpadnie, to już nie wyjdzie. Pełno kości. Okej. Jest całkiem nieźle. Ciekawa eksploracja. Uwaga, ja za tobą nie poszedłem. Poszedłem obok. Tu jest też takie pomieszczenie. O, jestem tu. Już też. Puszki po piwie. Komu by się chciało w takich warunkach pić piwo? No nie wiem. No, ale zawsze. Jakieś worki. Okej, no. Cóż, dzień można uznać za udany. I wyjdziemy stąd. Wczoraj byliśmy w innym schronie, także połączę wszystkie schrony, czyli będzie razem 5 schronów do obejrzenia. Okej, i wychodzimy.